Hej, hej, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, słuchajcie, nie wiem czy kojarzycie, ale tak, trwa jeszcze konkurs na klawiaturę Tracer Squadron. Zaraz wszystko wyjaśnię, zaraz pokażę statystyki, ale jeszcze na wstępie serdeczne pozdrowienie dla Szajbus37 oraz dla Jodeu. Dlaczego? A, o tak, dlaczego? No właśnie, słuchajcie, mianowicie często, gęsto prosicie mnie, Paweł, pozdrów mnie. Czy to na live'ach, czy tam gdzieś w komentarzach zdarza się, żeby was pozdrawiać. Chcecie, żeby was pozdrawiać. Okej. Okay. Stwierdziłem, że to jest bardzo problematyczne, ponieważ w trakcie live'a skupiamy się na grze, na rozmowie z innymi i stwierdziłem, gademy. Dobra, okej. Okay. Jakieś tam pojedyncze osoby może pozdrowię, ale jest to problematyczne, więc stwierdziłem, skoro robię vlogi, skoro robię jakieś materiały informacyjne, na samym wstępie mogę przecież pozdrowić ze dwie przynajmniej osoby, tak? No właśnie. Ale nie chodzi o to, żebyście się zgłaszali tam na dole w komentarzach i pisali: o, pozdrów mnie, tylko mnie pozdrów, tak, tak. Nie, nie o to chodzi. Stwierdzimy, że sobie włączę po prostu statystyki. Wejdę sobie w statystyki tutaj, różne różnice, czy to najnowszych, czy to osoby, które dopiero subskrybują, czy to osoby, które są najbardziej aktywne. Wybiorę sobie jakieś tam osoby, ze dwie i na każdym... I na wstępie, praktycznie przy każdym vlogu, czy tam jakiejś informacji, będę pozdrawiał dwie takie jakieś losowo wybrane osoby, które mi się tam, powiedzmy, nawiną w statystykach. Gdzieś tam, tak? Czy to nowe, czy to, powiedzmy, właśnie najbardziej zaangażowane. Zobaczymy. Teraz padło na Szajbusa i padło na Jodeu. Następnym zobaczymy, kto będzie. No ale dobra, tak mniej więcej to wygląda. A jeżeli chodzi o konkurs, wracając do tematu konkursu, bo jest do wygrania oczywiście klawiaturka Tracer Squadron, jakbyście nie wiedzieli. Teoretycznie była ona w poprzednim konkursie, aczkolwiek z powodu tego, że osoba była za granicą, dogadaliśmy się, że po prostu ta osoba otrzyma zupełnie inną nagrodę o podobnej wartości. No i tak też zrobiliśmy. Kwestia teraz tylko taka, że ta klawiaturka w dalszym ciągu do wygrania. W momencie, kiedy wybije nam 12 tysięcy subskrypcji, będzie losowanie według statystyk aktywności, tak? Pierwsza cała strona statystyk aktywności będzie oczywiście brała udział w losowaniu, czyli pierwsze 50 osób. No wydaje mi się, że raz, że większa szansa na wygraną, a z drugiej strony, no znacznie lepiej to chyba rozwiązane. No dobra, nie wiem, może się mylę, może nie, kto wie. Dobra, słuchajcie, zobaczmy sobie te statystyki, nie będę przeciągał już absolutnie. Także zobaczmy sobie statystyki. I teraz tak, stawkę otwiera oczywiście tutaj teraz w tym momencie Adam Gural, później jest Szajbus, później jest Sewej Sen, Przemcio, Incia, Jodeu, Julita. Tutaj mamy dalej, proszę bardzo, zobaczcie sobie jak to mniej więcej wygląda. Czy gdzieś może tutaj jesteście? Pamiętajcie, że już niewiele czasu zostało, bo teraz mamy 700... chyba 30 końcówkę? 11730. No to już 270 subskrypcji tylko wyłącznie nas dzieli do losowania. I właśnie jeszcze jedna rzecz, mam nadzieję, że pamiętacie, bo teoretycznie już to mówiłem, ale myślę, że warto przypomnieć. Jeżeli ktoś wygra, to nagroda, jaką jest właśnie klawiaturka Tracer Squadron, może trafić w wasze ręce, tylko kwestia jest taka, że wysyłam wyłącznie na terenie Polski. Plaga dalej tutaj siedzi, nie wiem czemu. Kombinator kombinuje i dalej tutaj w statystykach jest. Aczkolwiek pamiętajcie, że tutaj zawsze pomijam tutaj osoby z ekipy. Stąd też Plaga jest pominięty i będę musiał pokazać za chwilę drugą stronę, kto jest na początku drugiej strony. Ponieważ jako, że pomijamy Plaga, to tutaj mamy tak naprawdę listę 49 osób. Jako, że udział weźmie 50, stąd druga strona. I na drugiej stronie jest Barney. Tutaj go goni Simpsomaniaczek, Froward Polaczek, Jakub, Gryfik, Maciejos i Remigiusz. Te osoby tutaj widzę bardzo mocno gonią. Także no, życzę powodzenia. A w następnym vlogu postaram się, vlogu czy tam jakieś informacji, postaram się oczywiście też dać informacje. Przepraszam, pozdrowić kolejne dwie osoby, tak? Pozdrowić kolejne dwie osoby. A co do informacji, z pewnością może jeszcze się uda zrobić jakiś informacyjny vlog, czy nie vlog, czy po prostu jakąś wiadomość wam przesłać. Ale vlog z pewnością się pojawi, ponieważ będę wybierał się na urlop.
Także przez najbliższe... Od następnego tygodnia mnie niestety nie będzie, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wszystko wam wyjaśnię jeszcze. Ale materiały w dalszym ciągu będą się pojawiać, także nie martwcie się. Materiały będą w dalszym ciągu publikowane. Kwestia tylko jedna, że najzwyklej będę gdzieś tam daleko. A co za tym idzie, nie będę miał możliwości, żeby tak szybko odpisywać, tak szybko wam odpowiadać na komentarze, na wiadomości. Dobra, tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę, no i życzę powodzenia. Trzymajcie się, pa pa!